Czepek to już ich tradycyjny symbol i choć dziś w praktyce elementem stroju pielęgniarki już nie jest, dla studentów pielęgniarstwa wciąż odgrywa duże znaczenie. Biały czepek to pierwszy stopień zawodowego wtajemniczenia. Swoje czepki odebrali dziś przyszli pielęgniarze i pielęgniarki z Akademii Śląskiej w Katowicach. Fatima Arlińska. Dziś czepek stanowi wyłącznie element stroju galowego pielęgniarki. Dawniej miał informować o stopniu zaawansowania zawodowego. I choć dziś to wyłącznie symbol, dla tych, którzy przyjmują czepek po raz pierwszy, to często duże przeżycie. To jest taka tradycja, nie? Kiedyś pielęgniarki chodziły w czepkach, to jest coś pięknego i bardzo się cieszę, że mogę być uczestnikiem tego wydarzenia. Pracuję w szpitalu jako technik sterylizacji medycznej przy instrumentach medycznych i tak mnie fascynowało, jak te narzędzia są używane. I moja oddziałowa popchnęła mnie do tego, żebym studiowała pielęgniarstwo. Dziś swój biały czepek w Akademii Śląskiej przyjęło 200 studentów drugiego roku pielęgniarstwa. Dawniej wraz z awansowaniem w zdobywaniu wiedzy pielęgniarkom i pielęgniarzom przydzielano czepek z paskiem pionowym dwoma, a potem trzema. Ostatni był czepek z paskiem poprzecznym. Czepkowanie tym białym czepkiem, który dzisiaj otrzymają nasi studenci, to symbol takiej pokory i takiego wprowadzenia w ten pierwszy etap zawodu. To, kiedy studenci poznają najważniejsze zagadnienia związane właśnie z pielęgniarstwem i kiedy są przygotowani na to, żeby wkroczyć do placówek. Czepki pielęgniarskie symbolizują również pomoc niesioną pacjentom. W zawodzie tym bardzo ważny jest profesjonalizm, ale nie tylko. Przede wszystkim empatia i troska są to elementy nieocenione dla nas wszystkich, bo każdy z nas może zostać pacjentem. W Akademii Śląskiej pielęgniarstwo studiuje obecnie około 800 osób.